W samym sercu Wielkopolski, w mezoregionie Równina Wrzesińska, znajduje się gmina Dominowo na terenie powiatu średzkiego pomiędzy Środą Wielkopolską a Neklą. Jest to niewielka gmina, jeszcze jest mało poznana, ale jest bardzo ciekawa. Można powiedzieć, że w zasadzie jest to zalążek polskiej państwowości. Według ostatnich interpretacji archeologicznych i historycznych mówi się, że w grodzie na terenie miejscowości Giecz tam powstała dynastia, którą potem nazwano dynastią Piastowską i stąd rozszerzyła swoje panowanie najpierw na Wielkopolskę, a potem na kolejne tereny Niżopolskiego. Znajdujemy się w południowym członie grodu w Gieczu. Właściwie w miejscu, skąd się rozpoczęło niesamowite rozpoznawanie tego wyjątkowego miejsca. Pod względem archeologicznym, znaczy rozpoznawanie archeologiczne tego miejsca. Są to fundamenty niezrealizowanego Pałacu Książęcego. Fundamenty, które powstały pod koniec wieku X, ewentualnie na początku wieku XI. Budowli o charakterze rezydencjonalno-reprezentacyjno-sakralnej i manifestującej wielkość władcy. W swoich założeniach to miała być budowla większa od Letnickiej, mimo że prawie, że dokładnie odwzorowuje tak zwaną Letnicę I, czyli ten pierwszy pałac, który powstał na Ostrowie Letnickim. W osi wschód-zachód długość naszego założenia wynosi 46 metrów, Letnickiego 37, więc prawie 10 metrów po prostu jest różnica. Niewiele jest miejsc na obszarze domeny piastowskiej, które by miały tak świetnie udokumentowaną historię dotyczącą jego początku. Już Gal Anonim pisał o tym, wymieniał go jednym tchem w grupie największych grodów złotego wieku monarchii piastowskiej, czyli czasów Bolesława Chrobrego. Pierwszy gród w Gieczu powstał w latach 60. wieku IX, czyli można powiedzieć 4 pokolenia co najmniej wcześniej niż rządy Mieszka. I ten gród nie został pominięty podczas inwestycji piastowskich, nie został założony gdzieś indziej, tylko on został rozbudowany w tym czasie, kiedy powstawały tamte. To już by wskazywało na pewnego rodzaju specjalny stosunek do tego miejsca, jaki mogła mieć dynastia Piastów. Troszeczkę później zaczęto realizować unikatową na skalę środkowoeuropejską inwestycję, to znaczy kościół na grodzie. Mamy tutaj do czynienia z unikatowym rozwiązaniem części wschodniej, chórem i z usytuowaną pod nim kryptą o charakterze relikwiarzowym. Mówimy teraz o jednej z pierwszych budowli monumentalnej właśnie piastowskiej na ziemiach polskich. To był wyłącznie kościół kamienny, bardzo dobrze skonstruowany. Jego długość wynosiła łącznie z apsydą około 22 metrów po osi wschód-zachód. Rozpiętość ścian nawy to wewnątrz to jest 9 metrów, mur miał szerokość około 1 metra. Drugi kościół znajduje się po wschodniej stronie mokradeł tak zwanego Jeziora Gieckiego. Już po restytucji monarchii, po najeździe księcia Brzetysława postawiono tam niewielki kościółek, który później został rozbudowany na przełomie wieku XII i XIII w taki klasyczny kościół romański, czyli jednonawowy z krótkim przesłem prezbiterialnym zakończonym od wschodu półkolistą apsydą. Pierwotnym kościołem był kościół wcześniejszy, też kamienny, i ślady tego kościoła odkryli archeolodzy i mamy zachowane ślady tego kościoła w podziemiach. Kościół pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny jest kościołem parafialnym. Po 30 latach, kiedy ten kościół był nieczynny, później trwały też prace archeologiczne, 6 grudnia 2007 roku kościół ten został przywrócony dla wspólnoty parafialnej i pełni funkcje sakralne. Znajdujemy się w kościele parafialnym Grodziszczko. Jest to kościół drewniany pod wezwaniem świętego Jana Chrzciciela. Kościół też jest sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia.
Postać tego kościoła pochodzi z połowy wieku XVIII. Wiemy ze źródeł, że co najmniej trzykrotnie strawił go pożar. Kościół drewniany jest przesunięty na południe od tego, więc tutaj ten destrukt kamienny musiał bardzo przeszkadzać temu, żeby powstały fundamenty tego kościoła drewnianego. W związku z czym wykorzystano miejsce, nieco przesuwając się właśnie na południe. Wizerunek Matki Bożej znajduje się w głównym ołtarzu. Jest to kopia oryginalnego wizerunku, który podczas II wojny światowej został zniszczony na terenie grodu. Właśnie w Grodziszczu przybywała grupa Hitlerjugend i tutaj dużo zniszczeń miało miejsce. Zachowały się z tych cennych zabytków ołtarz główny, boczne dwa ołtarze, piękna ambona i zespół figur. Są to figury wczesnogotyckie z końca XV, początek XVI wieku. Znajdujemy się na terenie osady edukacyjnej. Jest to przestrzeń zaaranżowana przez nas w roku 2010 podczas rozbudowy rezerwatu. Chcieliśmy zachować elitarny, książęcy charakter grodu, a życie codzienne niejako wyrzucić poza przestrzeń grodu, nie zabudowując po prostu bezsensownymi budowlami w zasadzie tej pięknej przestrzeni, jaką mamy na Grodzisku. W związku z czym tutaj powstały różnego rodzaju właśnie chatki, drewniane chatki, które pokazują nam różne sposoby budowy we wczesnym średniowieczu używane. Mamy tutaj półziemiankę, gdzie zaaranżowaliśmy chatę zielarki. Mamy budownictwo zrębowe, plecionkowe, gliniankę oraz ziemiankę. Na terenie gminy Dominowo są inne ciekawe obiekty historyczne, między innymi piękny drewniany kościół świętego Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym czy kościół parafialny w Bagrowie. Znajdujemy się w kościele świętego Jana Chrzciciela w Murzynowie Kościelnym. No, kościele częściowo drewnianym, dość nietypowym, dlatego że część drewniana powstała w połowie XVIII wieku, natomiast część murowana była dobudowana później, na początku XX wieku. Pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy zaraz przy wejściu, to jest polichromia, która właściwie zajmuje wszystkie ściany tej części drewnianej. Główny ołtarz, na samej górze obraz Jana Chrzciciela, chrzczącego Chrystusa. Po środku mamy obraz Matki Bożej, który na uroczyste msze święte jest odsłaniany. No i po prawej i lewej stronie Matki Bożej figury świętych, święty Piotr i święty Paweł, zawsze łatwi do rozpoznania, dlatego że Piotr ma klucze do królestwa w ręce, a Paweł z mieczem, jako ten wojownik Ewangelii. W części murowanej, taką też charakterystyczną rzeczą tutaj w tym kościele, są zebrane przez mojego poprzednika relikwie świętych. Po jednej stronie mamy relikwie świętego Jana Chrzciciela trzeciego stopnia, później mamy pierwszego stopnia relikwie błogosławionego Michała Sopoćki i świętego ojca Pio. Po tej stronie mamy relikwie typowo związane z Polską, mamy świętego Jana Pawła II, świętą siostrę Faustynę i świętego Wojciecha, czyli tego, który za Ewangelię oddał życie. Ja pamiętam ten kościół jeszcze sprzed już ponad 20 lat, kiedy bardzo wymagał remontu. I był taki ciemny i taki właściwie odstraszający, a teraz po wielkich staraniach mojego poprzednika rzeczywiście wygląda przepięknie. Nazwa Bagrowo pochodzi od słowa bagr. To jest kolor czerwony farby, która służyła do farbowania tkanin. Centralnym punktem i najważniejszym jest kościół parafialny, pod wezwaniem świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. To jest parafia najmniejsza w Polsce. W 1677 roku kościół został przekazany pod zarząd ojców franciszkanów z Poznania. W 1751 roku franciszkanie na miejscu starego kościoła budują nowy kościół drewniany, który jest skonsekrowany w 1752 roku przez księdza biskupa Pawłowskiego. Ten kościół jest drewniany, zrębowy i jednonawowy. Ołtarz główny
pochodzi z drugiej połowy XVII wieku i mamy obraz Matki Boskiej Śnieżnej. Do góry mamy obraz świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Święta Katarzyna była piękną kobietą. Tutaj na tym obrazie mamy ubraną ją w strój dworski. W ręku trzyma miecz i gałązkę oliwną, a na głowie ma taką maleńką koronę. Nasza wioska jest maleńka, ale mamy kilka ciekawostek historycznych. Na cmentarzu jest grób Edwarda Dobrogońskiego, który walczył i poległ w bitwie w powstaniu styczniowym pod Miłosławiem. Mamy grób żołnierza AK, żołnierza armii Andersa, który walczył o Monte Cassino, który uczestniczył w rzucie broni w 1943 roku w Janowie. No i ostatnia ciekawostka, ponad stuletni dwór i folwark, który wybudował Władysław Zamoyski, folwark, a dwór Jadwiga Zamoyska, i która tu pomieszkiwała. W miejscowości Dzierżnica znajduje się bardzo ciekawy obiekt. Jest to mauzoleum Andrzeja Wizego. Był to syn Feliksa Wizego, właściciela majątku Dzierżnicy, wtedy nazywanej Dzierżnicą, który jako 17-letni chłopak razem ze swoim starszym o 2 lata bratem Krzysztofem udał się do walki w czasie Powstania Wielkopolskiego 1918-1919 roku. Walczył w trzecim szwadronie 1. pułku UANW Wielkopolski i w trakcie walk został bardzo ciężko ranny. Został przewieziony do szpitala wojskowego w Poznaniu i tam zmarł. Jego ojciec, Feliks Wize, postanowił upamiętnić swojego młodszego syna i wybudował na terenie Parku Dworskiego mauzoleum. Jest to bardzo ciekawy obiekt w Wielkopolsce, ponieważ jest to obiekt wzorowany, można powiedzieć, na klasycznych świątyniach greckich. Budynek posiada portyk kolumnowy, kolumny korynckie, cały korpus także tego obiektu jest otoczony kolumnadą. Mauzoleum poświęcone zostało rok po śmierci Andrzeja Wizego i tam też zostały przeniesione właśnie szczątki z cmentarza parafialnego i tam spoczywał. Kiedy w 1945 roku wkraczała tutaj Armia Czerwona, żołnierze radzieccy włamali się w zasadzie do mauzoleum, wyciągnęli trumny Andrzeja i Feliksa Wizego, ich szczątki zostały porzucane po terenie wokół mauzoleum, ale na to zareagowali miejscowi mieszkańcy Dzierżnicy, pozbierali te szczątki tych zmarłych i pochowali ich w otoczeniu kaplicy. Obecnie za kaplicą znajduje się obelisk. Na terenie wzgórza w Górznie w 1873 roku odkryto w historii polskiej archeologii największy skarb srebrnych monet. Rolnicy wygrzebali z ziemi około 14 kg srebrnych monet, około 10 kg przekazali właścicielowi majątku, natomiast resztę rozprowadzili pomiędzy siebie. Na kolejny program z serii Podróże po Wielkopolsce zapraszamy już niebawem. Do zobaczenia.